Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj posadzimy sobie trawę cytrynową do ziemi. Znaczy no do doniczek, tak? Tu są sadzonki trawy cytrynowej. Wcześniej je porozdzielałem. Były siane w jedną doniczkę i teraz będę sadził właśnie w takie wielodoniczki. 6 sztuk jest w jednej. Więc sobie posadzimy dzisiaj trawę cytrynową ze względu na to, że na zewnątrz pada deszcz. Miałem sadzić mu sabasio do gruntu. Właśnie o tego, on już taki tutaj przysychnięty, ale tutaj nie widzicie, ale tam jest taki ładny, nie? Tak jak tu, dużo ładne liście. Tu jeszcze inne rośliny są też do posadzenia. Nie wszystkie do gruntu, ale to z czasem. Teraz tak, no ubranie takie trochę brudne, nie? Bo nie ma co się w czyste do tego przebierać. Ja sadzę w ten sposób, że tak jak mówiłem, zawsze mieszam wcześniej ziemię. Tu jest pomieszana zwykła podwórkowa glina z wiórkami trocin. Wióry po prostu drewniane. Trochę czarnoziemia, czyli z worku uniwersalnej ziemi. No i obornik. Może dodać jeszcze torfu ewentualnie. To po prostu mieszam i w taką ziemię sadzę. Najpierw nasypujemy trochę w każdą doniczkę ziemi. Nie za dużo. Bierzemy sobie taką sadzonkę. Korzenie ma. Zacznę od tamtej strony. I obsypuję. Jak będzie ktoś chciał, to będę miał na sprzedaż te rośliny. Czyli mogę sprzedać komuś, jak będzie ktoś chciał taką ładną, dużą trawę cytrynową. Kilka sztuk na pewno będę próbował uprawiać w doniczce. Na razie do tej pory co roku uprawiałem w gruncie. I próbowałem przezimować, ciężko się zimuje, bo musi mieć jednak bardzo sucho, ma być to totalnie pustynia, nie może mieć nic wody zimą i temperatura też powinna być około 15-20 stopni Celsjusza, ale naprawdę nie powinno się w ogóle jej podlewać, bo jak podlejemy, to po trawie cytrynowej w zimę napadnie, ona po prostu zgnije i tyle. Bardzo trudno ją przetrzymać zimą w nieodpowiednich warunkach. To naprawdę trzeba o to akurat zadbać, żeby te warunki były dobre. Ukorzenia się dość szybko, więc nie ma problemu z jej ukorzenianiem. Jak posadzimy ją nawet całkowicie praktycznie bez korzeni, tam mam przykład za plecami, bo tam już posadziłem jedną partię taką, czy partię, dwie takie wielodoniczki już są posadzone, później na koniec wam pokażę. To tak było, że jedna po prostu praktycznie nie miała korzenia i była taka malutka, że no to po prostu zdziebło, jedno zdziebło, trawy wyrastało z ziemi, korzenia praktycznie w ogóle nie było. Stwierdziłem, że zaryzykuję i posadzę, żeby nie marnować rośliny, może coś z tego będzie. No i właśnie się bez problemu korzeniła, bez problemu. Więc one się bardzo dobrze ukorzeniają. Bardzo dobrze puszczają właśnie tylko w ciepły raz oczywiście, tak? To musi być ciepło, nie na dworze. Myślę, że na zewnątrz w taką pogodę, jaką teraz mamy w tym roku, to tak by dobrze im nie szło, ale że tutaj w szklarni trzymam to, tu jest non stop te 30 stopni około w dzień, tak około 30 stopni w dzień, minimum myślę 25, ale prawdopodobnie cały czas jest około 30 nawet do 40, zależy w którym miejscu, wyżej oczywiście jest cieplej, a nocą tutaj nie spada temperatura poniżej 15,
więc tutaj mają praktycznie idealne warunki, takie jakby miały w Tajlandii czy gdzieś tam, gdzie występują, tak? Bo ta trawa cytrynowa najczęściej występuje właśnie w Tajlandii, w Wietnamie, Kambodży, Laosie, w Indiach, ogólnie Azja Południowo-Wschodnia, no, tamte rejony, to tam praktycznie występuje wszędzie. Fajna roślinka, oczywiście to jest roślina jadalna, więc jak ktoś lubi azjatyckie dania, to polecam uprawę trawy cytrynowej. Ja to mam tak już po powrocie z Azji, że jak nie zjem raz w tygodniu, no raz na dwa tygodnie jakiegoś dania azjatyckiego, to choruję. Więc dla mnie to jest takie coś jak liście kafiru, czy trawa cytrynowa, czy imbir, czy tego typu rzeczy, nawet ten kurkuma, kolendra, czy kardamon, to no, ja muszę zjeść. Po prostu organizm potrzebuje, brakuje. Ja muszę coś takiego, takie danie sobie ugotować, więc ja trawy cytrynowej mam sporo. U mnie to idzie. Tak wygląda pierwszy zestaw doniczkowy posadzony. Gdzieś tu postawił, tylko nie wiem gdzie. Może tu koło basioka. Będziesz się trzymał w buzie? O tak, się liczy. Liścia basio, coś tam tego. Dobra, nic się nie dzieje. Niech tak sobie stoi. Drugą paletkę łapiemy. Pierodoniczkę. I tak samo. Ja wsypuję po trochę tego właśnie miksa. Oczywiście to musi być wilgotna ziemia. Lepiej, żeby była bardziej wilgotna niż mniej. W suchej nie proponuję sadzić, bo obsychają korzenie za bardzo, więc ziemia powinna być wilgotna. I w taką wilgotną ziemię, o, tak jak tutaj, tu praktycznie nie ma korzenia. Ale ta roślina, mówię wam, tamta co sadziłem, to miała tylko ten jeden, o taki jeden listek. I była malutka. I puściła korzenie i bez problemu ruszyła. Więc tu z tym to jest tak, że one uwielbiają ciepło, uwielbiają wodę. Jak tylko dostaną wodę i ciepełko, to... Oho. To narobiłem. No nic. Nic się nie dzieje. Tak też wygląda właśnie wypadek przy pracy i nie ma co się takimi rzeczami martwić. Jedna w ogóle wypadła, zaraz ją dosadzę. Bo to jest standard, tak? A to jest roślina, one się po prostu odrodzą. Po prostu postawiłem w takim miejscu, że nie powinienem, ale nic się nie dzieje. Też takie rzeczy się zdarzają. Jeszcze jedną muszę poprawić, bo ona wypadła całkowicie. Po prostu postawiłem tak na basioku, że ruszyłem miską i się wszystko zawaliło. No ale nic się nie zrobi. Trzeba posadzić jeszcze raz. Jeżeli tam popęka taka roślina, tak jak tutaj, ta jest jedna strzelona, widzę, chociaż nie. To tylko wygięło. Nie, nic im nie będzie. To się nie ma co martwić, bo to są rośliny, w których są najważniejsze korzenie. Jeżeli system korzeniowy i ta dolna część, ta ala bulwa, jest nieuszkodzona, to te rośliny po prostu wypuszczą nowe pędy od dołu, od ziemi, więc wygląda jakby nic jej się nie stało, nie? No bo to właśnie jest roślina tropikalna. One tak mają, czy bananowce, czy trawy cytrynowe, czy kolokazje, czy kanna. No wszystkie te rośliny, gdy mają bulwę korzeniową bez problemu, ten cały system korzeniowy nieuszkodzony. Zobaczcie, tutaj już złamałem liście, tak? Przygiąłem, nic mu się nie dzieje. To wtedy taka roślina będzie żyła dalej tak. Więc ja to chyba postawię tutaj sobie na razie i nie będę świrował zestawieniem na górze. Chciałem, żeby to ładnie wyglądało, że tutaj stoi. A to nie jest za dobry pomysł. Więc postawimy sobie tu. Teraz następny właśnie zestaw. Nie wiem, co miałem, co mówiłem, nie pamiętam, kurczę, przed wywróceniem się tego.
chyba a propos dań, tak? Mówiłem coś o daniach. Właśnie dlatego mówię, ci, którzy lubią, polecam uprawę. Uprawa w doniczce jest, no nie powiem, trudna. Z tego względu, że trawa tytenowa uwielbia dużo wody. Praktycznie błotko. A przynajmniej stało wilgotność podłoża. Więc nie można pozwolić sobie na przesuszenie ziemi, to na pewno nie. Bo padnie po prostu wam, a jak znowu przelejecie ją taką wczesną wiosną bądź jesienią, trzymając ją w zimie w domu, czy w ogóle uprawiając ją po sezonie w doniczce, to tak samo jest trudno ją przytrzymać i może też wam zgnić korzeń, tak? Więc ona jest ogólnie do uprawy w doniczce trudna. Ja będę chciał na razie uprawiać w doniczce, tutaj kilka sztuk, ale ja tak ogólnie to zawsze ją uprawiałem tylko i wyłącznie w gruncie, na dworze, latem. Zimą próbowałem przezimować, ani razu mi się jeszcze nie udało. Dlatego cały czas są z nasion. Ale proponuję i będę próbował w tym roku posadzić na stałe do szklarni. Nie wiem, można próbować, jeszcze będę próbował ten przezimować ją faktycznie w doniczce. Ale mówię, że to jest dość trudne. Chociaż mówię, no da się też tak, jak tego, jak ja to robię, że po prostu no tylko uprawiam ją latem w ogrodzie, w gruncie, gdzieś tam na zewnątrz, w ciepłym miejscu, osłoniętym od wiatru i takim troszkę może nie zacienionym, ale na pewno stale wilgotnym, żeby to podłoże nie wysychało takiej trawie, bo ta trawa naprawdę uwielbia błoto latem. A znowu w zimę ja tam je wykopuję i próbuję jakoś tam przezimować, ale jak się nawet nie uda, to nic się nie dzieje, po prostu obcinam w taki sposób te grube pędy, wszystkie jakiekolwiek są użytkowe, takie jadalne, i po prostu to jemu używam do dań. Czy z liści można robić nawet herbatę. O smaku trawy cytrynowej też jest fajna herbata. Więc tego używam, a taką roślinę po prostu no stawię i próbuję przezimować, nie przezimuje się. To się nic nie dzieje, one nie są takie drogie. Więc można śmiało uprawiać nawet w ten sposób, jako jednoroczną roślinę. No ale fajnie by było przezimować sobie trawę cytrynową i mieć taką ekstra dużą w przyszłym roku. Od wiosny by praktycznie miała już taki korzeń. Albo no to tak powiedzieć łodygę do wzrostu, taką dużą, tak, łodygę do wzrostu. No, również tylko dwie sztuki wyszło. Tamtym razem też mi wyszło dwie. I jedna, tutaj jeszcze trzy sadzonki zostało. Nie wiem, w czym to posadzić. Może posadzę jednak w to jeszcze wielodoniczkę. Posadzę w wielodoniczkę, niech sobie rośnie w wielodoniczce. Tu dosadzę sobie, o, mam pomysł, tu dosadzę jakieś siewki, palm czy coś takiego. Zmarnuje się to miejsce. Więc mówię, no uprawa jest ogólnie trudna. W doniczce oczywiście, w doniczce uprawa jest trudna. Tego polecam uprawę normalnie w gruncie. Normalnie w gruncie posadzić, podlewać regularnie, codziennie, nawet dwa razy dziennie, można rano i wieczorem, tak jak banany. I taka roślinka wam będzie dawała na pewno ładne plony, bo one uwielbiają latem właśnie rosnąć na zewnątrz w cieple i tak dalej, i tak dalej. To jest też plusem u tych traw cytrynowych, że puszczają bokiem spod każdego nowo wyrośniętego liścia z tej cebulki. Ono ma tak jakby cebulkę na dole. Tu jest tak jakby cebulka. Tu jest cebulka i spod tej cebulki, spod każdego liścia, od tu, spod bazy liściowej, tak samo tu, puszczają nowe odrosty. I dlatego ucinamy górę, ten główny, a te dolne znowu bokiem wypuszczają nowe.
i znowu ucinamy kolejny. I tak jest za każdym razem. Z każdej jednej trawy, spod każdego jednego źdźbła, kolejnej trawy, kolejnego tak jakby pędu, wyrasta nowy liść, no i nowa sadzonka spod niego. Nowa po prostu roślina, nowa trawa. Dlatego jest tak, że można bez problemu je ucinać w tym miejscu, zakopując głębień, wtedy ona z ziemi będzie wyrastała nowe rośliny. I nawet jeżeli by ktoś chciał się pobawić, to po czasie te rośliny nowe, te z boku wyrastające, czy z tej strony, czy tu, wypuszczają korzenie, więc można było rozdzielić i tak samo mieć odrosty nowe, całkowicie rośliny. Całkowicie nowe trawy cytrynowe, które można było przesadzić i posadzić do gruntu obok gdzieś. Teraz jeszcze skorzystając z okazji, zrobimy motyw kiełek palmy. Mam tutaj posiane Phoenix dactylifera. Ładne siewki. I posadzimy sobie właśnie tutaj jakieś dwa fajne Phoenixy dactylifery. To jest daktylowiec, z którego w Afryce tworzą, znaczy zbierają daktyle. To jest ten daktylowiec właściwy, tak zwany Phoenix dactylifera. To jest odmiana dzika tego Phoenixa. Znaczy dzika, no nie dosłownie dzika, bo daktyle są jadalne, ale to jest odmiana o tych mniejszych owocach, prawdopodobnie z Iranu. Oczywiście daktylowce występują na całej długości pustynnych terenów właśnie tych arabskich, czyli czy to jest Azja Zachodnia, czyli ten Bliski Wschód, czy Afryka Północna. Częściowo chyba, ale nie jestem pewny, występują także w Afryce Południowej. Na pewno występują w Afryce Północnej, typu Egipt, Tunezja, Algieria, w obu Sudanach, Maroku, czyli w Afryce tutaj na pewno występują. No i w Azji to na pewno w Izraelu, bo chyba Izrael to już Azja. Tak mi się wydaje, że to już jest Azja. Więc w Azji, właśnie tam w Izraelu występują naturalnie. Jak to się kurczę nazywa? W Jordanii, o, tam gdzie jest Petra. To najstarsze, jedno z starszych miast. Więc tam występują naturalnie. W Egipcie jak byłem, to naturalnie występujące widziałem głównie przy wybrzeżu Nilu. Nigdzie więcej nie widziałem. Te, które widziałem jeszcze, to były hodowlane w jakichś tam resortach daktylowce. Więc poza Nilem nie widziałem naturalnie występujących nigdzie daktylowców. Tutaj sobie posadziliśmy daktylowce. Było z głowy, więc o daktylowcach tyle dzisiaj nie powinno być, znaczy tym razem nie powinno być tematu daktylowców, ale niech sobie rośnie z palmami. Pójdzie albo na do klienta, tak, na sprzedaż, albo będą rosły dla mnie. Sobie gdzieś posadzę, ale raczej to będą na sprzedaż. Trawy cytrynowe też, jeżeli ktoś chce, to mówię, mam sporo, mogę opchnąć coś tam. Ceny nie wiem jakie jeszcze, myślę, że nie będą drogie, tylko to tak jeszcze przynajmniej 2 tygodnie, tydzień, no kilka dni na pewno, bo muszą się ukorzenić tutaj. W ciągu tygodnia myślę, że się ładnie ukorzenią. Teraz wam pokażę te, co wtedy wsadziłem, ukorzeniałem.
To są sadzone tydzień temu, gdzieś, okolice tygodnia temu. Stoł zabiorę. No, tu na półce były korzeniane, sadzone tydzień temu. Tak wyglądają. Już widać właśnie, że puszczają bokiem nowe trawy. No, to były pojedyncze sadzone. Widać korzenie od ziemi pod spodem? O. Widać, jak się przekorzeniły już. Tu wyłazi, tu wyłazi, tu, tu. Widać, jak przekorzeniły się, więc korzenie od spodu wyłażą. Nie wiem, czy widzicie, raczej widzicie. Więc te się przekorzeniły. Jest jeszcze jedno właśnie. Teraz pokażę, która. To właśnie była tak, co posadziłem małego urwisa i nie wiedziałem, czy przeżyje. To było to. To było to i ona miała tylko o to źdźbło. O takie coś to było. I ona się ukorzeniła i żyje. I te są w ogóle ładne już takie sadzonki, ta szczególnie. Ma już pod kilka odrostów. Idę sobie się rozrastać. Tutaj nie widać, żeby były korzenie na wierzchu. Więc jeszcze sobie nie stoi. No ale mówię, te były gdzieś tydzień temu sadzone. Rozsadzane. A te tutaj rozsadzaliśmy przed chwilą, więc tak tydzień do dwóch, nawet tygodni trzeba by było poczekać na efekt ukorzenienia. No, łopatka się nawet fajnie sprawdza takich różnych rzeczy. Teraz sobie tu ułożę. Co można powiedzieć na temat jeszcze takiej trawy cytrynowej? No, azjatycka kuchnia jest strasznie na to, znaczy nastawiona, tak? No, po prostu oni uwielbiają dania z trawą cytrynową, szczególnie w Tajlandii bądź południowych Chinach. Taka roślina to jest non-stop używana do wszystkiego. Oni uwielbiają w ogóle takie dania typu słodko, kwaśno, ostro, aromatyczne. Właśnie aromatyczne z takim aromatem cytrusów bądź kwiatów. No, a trawa cytrynowa naprawdę ma zapach cytrusa. Takiego, nie wiem, liścia czy skórki cytryny. Coś w tym stylu. Podobny zapach ma. Dlatego oni właśnie używają liście kafiru, bo to jest limonka, która daje smaczne, takie aromatyczne liście. I ich używa się tam jako właśnie liścia laurowego, tak naprawdę do zup dają to, do sałatek, do potraw. Jeżeli są młode, tak, liski, to wtedy nawet do sałatek dodają. No a do zup to jest normalnie wrzucane, jak u nas liść laurowy. Czy do różnych dań. Ewentualnie później wyciągane są takie przed podaniem na talerz. Tak samo jest z trawą cytrynową. Oni nie rzucają tego, nie kroją tak, jak u nas się na surówkę bierze. Tylko duże kawałki trawy cytrynowej, później to wyciągają. Niektórzy po prostu nawet ścinają całość na raz, wywar się zrobi, tak, wyjdą te właściwości aromatyczne i smakowe do tego wywaru z tej trawy cytrynowej, tak, w tym garku, i później to wyciągają i wyrzucają tą trawę cytrynową wygotowaną już, tak, a wywar ma cały ten aromat w sobie, właśnie smak i zapach tego, tej rośliny. Więc tak to wygląda uprawa i co można z niej zrobić właśnie z takiej trawy cytrynowej. Oczywiście jeszcze to jest tymczasowy pojemnik, tak? To jest tymczasowy pojemnik, więc ja proponuję do takiej trawy cytrynowej, jeżeli ktoś naprawdę w doniczce chce uprawiać, to proponuję dać nawet o taki pojemnik i w tym uprawiać, czyli robimy otwory, jeżeli nie są, tak jak tu nie ma otworów, robimy otwory, żeby to drenaż naprawdę był dość duży, musi być spory drenaż, nawet można zrobić boczne do wysokości 10 cm, to akurat ma gdzieś około 30 cm, 25-30, no do 30, około 30 cm ten pojemnik ma wysokości, no i średnica jest ze 25 i takie właśnie wiaderko, robimy drenaż na full w tym i wtedy możemy w to sadzić, tylko właśnie pamiętać, żeby ten drenaż był naprawdę duży i żeby tej ziemi nie żałować, bo ta trawa, się zdziwicie sami, jak będziecie uprawiać, ma strasznie duży system korzeniowy. Ona bardzo głęboko puszcza korzenie i bardzo ich jest dużo.
ona strasznie się ukorzenia, strasznie, naprawdę. Nie wiem, jak strasznie mam to powiedzieć, że strasznie, ale tak jest. Dlatego warto sadzić ją w większych pojemnikach, o głębszym właśnie, o głębszych możliwościach ukorzenia się. No i ewentualnie później, uprawiając w takim pojemniku, możemy część, nawet połowę tej doniczki, tego pojemnika, wiaderka, czy w czym tam chcecie to sadzić, można by było zadołować w ziemi, żeby ta jednak wilgoć od dołu się z gruntu trzymała, a z dołu, wiadomo, będzie promienie słońca sobie tutaj, tak, mamy grunt, promienie słońca będą biły sobie w wiaderko, czy w ten pojemnik i będzie się ta ziemia z góry ogrzewała i strefa przy korzeni, znaczy przykorzenna, ta przy bulwie, przy tym właśnie całym sercu trawy cytrynowej będzie się podgrzewała, rosła bardziej, a na dole będzie trzymała się większa wilgotność, tak, no bo z gleby też wilgoć się pobiera, jakaś tam utrzymuje. No plus, jeżeli będziemy to cały czas podlewać, a proponuję codziennie podlewać, to myślę, że w takim pojemniku będziecie mieli ekstra plon tej trawy cytrynowej, bo naprawdę ona, da się ją fajnie uprawiać w pojemniku, ale trzeba wiedzieć jak. Więc to jest taka moja propozycja do uprawy trawy cytrynowej właśnie w pojemniku. No i mówię, to jest takie wiaderko dość, nawet powiedziałbym, że średnie jak do takiej trawy cytrynowej. Myślę, że ono ma 10 litrów, jak nie lepiej. Nie jest opisane, ale myślę, że jest 10 litrów. Więc co do uprawy w pojemniku, to chyba już naprawdę tyle. Nie wiem, co jeszcze bym chciał dołożyć, powiedzieć. A, co do nawożenia jeszcze. To z nawożeniem jest tak, że no ja tutaj dałem ten startowy nawóz w postaci obornika, więc myślę, że raczej jako tako nawozu to nie trzeba by było dawać przez dłuższy czas. Jeżeli zmieszacie tą ziemię, tak jak ja to robię przy każdym jednym sadzeniu czegokolwiek, czy do doniczki, czy do gruntu, to jest tak, że jak zmieszacie tą ziemię pół na pół praktycznie z tym obornikiem, tylko wiadomo, no to obornik musi być rozdrobniony. Ja rozdrabnię ten obornik, ten właśnie bydlęcy, rozdrabniam go, rozkruszam, rozrywam i dopiero wtedy mieszam z tą ziemią. Gdzieś mrówki po mnie łażą, chyba gdzieś była w którejś donicy mrówki, gniazdo mam. I trzeba coś znowu poradzić na to. O, widzę, cytryna znowu kwitnie. Kurczę, dopiero ma owoce, o tutaj nie wiem, czy widzicie. Tu jest jeszcze mikrofon, ale o, jest owoc cytryny. Tam ma większe owoce, a tu już znowu kwitnie. Super, kurczę, będzie tych cytryn. Fajnie, się trochę poje w tym roku. I tak. Mieszam ten właśnie obornik po rozdrobnieniu z tą ziemią. Tak mniej więcej pół na pół, no jedną trzecią to na 100% bym dał. A można nawet pół na pół, bo mówię, ta roślina uwielbia żyzną taką, znaczy żyzną, no wzbogaconą. Może powiem tak, bo ona urośnie też i w glinie, czy w piachu, ale jeżeli ten piach będzie taki z podwórka nawet, ziemia piaszczysta będzie zmieszana z takim obornikiem, no to jej wystarczy to. Tak samo gliniasta jest na zasadzie takiej samej, czy tam samo jak mamy gdzieś jakąś na podwórku a la torfówę, nie? No to też walimy to, mieszamy tylko z obornikiem i tak naprawdę, no aby nie była za kwaśna, chociaż ona lubi też około 5,5 do 6,5 pH. Może być nawet i 5 pH. No nienawidzi za bardzo zasadowej. Lepiej, żeby to było obojętne do lekko kwaśnego i wtedy sobie to normalnie uprawiamy w tym po zmieszaniu z obornikiem. To czy w gruncie, czy w pojemniku, tak samo, zmieszać z obornikiem, efekty są naprawdę od razu widoczne i nie trzeba naważać praktycznie żadnymi nawozami sztucznymi, tym bardziej ja bym nawet nie proponował tego robić z tego względu, że przecież my to będziemy jeść, no to po co jeść chemię? I tak tych chemii jest wszędzie, różnych preparatów, substancji pędzących, tak powiem. Więc ja bym proponował nie dawać żadnych nawozów sztucznych. Obornik, ewentualnie obornik granulowany, odgrzebać troszkę naokoło tak ziemię, zruszać, podsypać to obornik granulowany i przysypać z góry jeszcze raz. Tak, żeby nie było no, obornika na wierzchu. Wtedy te wszystkie substancje z obornika wejdą w ziemię, a nie wyparują. Nie wypali ich słońce, czy po prostu tak. Tyle by było na ten temat. Co do trawy cytrynowej. Jeżeli czegoś nie wiecie, to pisać w komentarzach. Cały czas staram się odpisywać.
dużo ludzi pisze, ale cały czas się staram odpisać.